3 czerwca szkoła świętuje 15-lecie istnienia. Czy pamięta Pani początki funkcjonowania placówki tworzenia? Jak to wówczas wyglądało? Oj, pamiętam i będę je na pewno bardzo długo pamiętała. Ta obecna szkoła powstała na bazie 2 szkół podstawowych, które tutaj w mieście istniały. Była to szkoła podstawowa numer 1 imienia Henryka Sienkiewicza i szkoła podstawowa numer 3 imienia Juliusza Słowackiego. No i wchodziła reforma w 1999 roku, reforma oświaty i trzeba było stworzyć szkoły podstawowe 6-klasowe i musiały powstać gimnazja. W związku z tym trwały cały czas rozmowy z gronami pedagogicznymi, z dyrektorami, która to szkoła miałaby być przeznaczona na gimnazjum, która miałaby być przeznaczona na podstawówkę. No jakoś nie mogliśmy się wtedy dogadać, każdy miał swoją wizję. W związku z tym Rada Miejska podjęła wtedy uchwałę najpierw o likwidacji 2 szkół podstawowych, a następną uchwałę o powołaniu tejże szkoły jako podstawowej. I wtedy w 2000 roku, jak ta szkoła powstała, to tylko posiadała ten budynek do dyspozycji. Natomiast w budynkach, które były należały do szkoły podstawowej numer 1, powstało wtedy gimnazjum. No bo nowy obiekt był jeszcze w budowie. No ja byłam wtedy wicedyrektorem. Pani dyrektor Elżbieta Piotrowska wygrała konkurs, ja zostałam jej wicedyrektorem. No i byłyśmy trochę przerażone, jak to będzie. Co to będzie, te grona takie wydawały nam się wcześniej zwaśnione. A okazało się, że jak ludzie weszli do wspólnego pokoju nauczycielskiego, a przed nimi stał cel dzieci, wszystko się pięknie i spokojnie potoczyło. A jak wówczas wyglądała kadra pedagogiczna i ile dzieci uczęszczało do szkoły? Oj, wtedy do szkoły uczęszczało ponad 700 dzieci. Pamiętam, że w klasach 6 były oddziały aż do E. Pracowaliśmy na 2 zmiany, czyli zajęcia kończyły się po godzinie 16, ale proszę pamiętać, że wtedy również istniały jeszcze wiejskie szkoły podstawowe, czyli była szkoła podstawowa w Wierzbnej i była szkoła podstawowa w Bukowie i w Zastróżu. Później, jak nastąpiła likwidacja już po 2000 roku tychże szkół, to te wszystkie dzieci zostały przypisane do naszego obwodu, ale tu się w międzyczasie rozwiązał problem z gimnazjum, bo ten piękny obiekt został oddany do użytku w 2003 roku, a myśmy z powrotem dostali budynki po byłej szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy 4 obiekty. To jest budynek główny, w którym znajduje się dyrekcja, w którym znajduje się administracja i oddziały klasy 1, 2, 3, 3 i 4, wszystkie 6. Natomiast w budynku przy ulicy Armii Krajowej 58 oddziały klas 1, 2 i świetlica na ulicy Ogrodowej. Oddziały przedszkolne i świetlica. No i jeszcze mamy piękną salę widowiskowo-sportową, którą właśnie teraz remontujemy, kończymy remontować. A co wtedy, 15 lat temu, było największym problemem? Nie umiem tak Pani powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że wszystkie problemy, które wtedy przed nami stawały, a byliśmy tacy pełni energii, tak mocno zaangażowani, no były bardzo szybko rozwiązywane. Te wszystkie nasze obawy, jak to, co się działo wcześniej, przełoży się na rodziców, przełoży się na dzieci, przełoży się na te 2 grona pedagogiczne, okazało się tylko no takim naszym trochę niepotrzebnym strachem, bo to wszystko naprawdę bardzo ładnie zadziałało od samego początku. No pewnie i nasze działania były tam przewidziane, żeby tak było, niewątpliwie. No i tak było, natomiast dzieciom wystarczy, proszę Panią, piłka, dobra zabawa, jakaś integracyjna wymyślona i oni już nie patrzą, czy oni są z tej szkoły, czy z tej. Oni jak gdyby zrozumieli, pojęli, że teraz tworzą wspólną całość. W którym roku została Pani dyrektorem i jak wspomina Pani ten okres? Dyrektorem zostałam w 2010 roku, czyli jestem 5 rok. No wydaje mi się, że no ja jestem zadowolona ze swojej pracy, może tak, powiem Pani tak, z pracy grona pedagogicznego, bo to nie jest tak, że dyrektor robi. Robią wszyscy i jak ci wszyscy robią bardzo dobrze, to dyrektor jest wtedy dumny, stawia sobie następne cele, bo widzi, że ma grono, z którym może bardzo dużo zdziałać. I ja takie grono mam. Ludzi bardzo zaangażowanych w tej chwili, gdybyście Państwo przyszli do szkoły, a trwa to od ponad miesiąca, bardzo duża grupa nauczycieli nie opuszcza szkoły do godziny 20.
Dlatego tak bolesne jest później to, co słyszymy w mediach, że nauczyciele pracują 3,5 godziny dziennie. Może z dziećmi, co niektórzy, tak może być. Ale nikt nie bierze pod uwagę tych wszystkich innych rzeczy, przygotowań do lekcji, szkoleń, przygotowywanie uroczystości szkolnych, sprawdzanie, przeprowadzanie przeróżnych diagnoz. Tego jest bardzo dużo. Gdyby miała ocenić Pani te 15 lat, jakie to były lata? Owocne, ciekawe, rozwijające. Mi się wydaje, że takie powiedziałabym za cały czas, każdy rok. Choć jest ciężki, czasami się ma wrażenie, nie, już więcej nie dam rady, a może nie, a się okazuje, nie. Jest grupa ludzi zaangażowanych, ktoś rzuca pomysł, czy dyrektor rzuca pomysł i okazuje się, że jeszcze i to dźwigniemy, jeszcze i to zrobimy. Także to były lata owocne. A jakie wyzwania czekają szkołę w najbliższym czasie? Jest mi trudno to powiedzieć. Bo w dzisiejszych czasach jest też trudno czynić jakiekolwiek plany. Reforma oświaty jak gdyby ciągle trwa i nic nie jest pewnego w oświacie, jak ciągłe zmiany. To wszystko tak szybko się zmienia, że czasami to, co żeśmy sobie zaplanowali tak długoterminowo, okazuje się, że już jest nieaktualne, że trzeba myśleć o czymś nowym. Ale takim moim nadrzędnym celem to jest na pewno doprowadzenie tej infrastruktury do bardzo dobrego stanu, czyli poczynić tu musimy jeszcze w tej szkole, w tych budynkach szkolnych bardzo dużo inwestycji. No, bardzo chciałabym, żeby w naszej szkole zadziałał dziennik elektroniczny, a będzie to możliwe wtedy, kiedy będzie mnie stać na zakupienie do każdej klasy komputerów, odpowiedniego sprzętu. Chciałabym, żeby w każdej klasie były tablice interaktywne, a może nie tyle tablice, co w każda klasa, żeby miała komputer i rzutnik multimedialny, bo dzisiaj tych pomocy na rynku komputerowych z tej technologii jest bardzo dużo. No i musimy te lekcje wizualizować, bo to jest to obraz, który na dziecko bardzo dobrze działa. No to takie wyzwanie. No i żebyśmy osiągali bardzo dobre wyniki w badaniach przeróżnych, szczególnie prowadzone przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Sprawdzian Ucznia Klasy VI. No do tej pory nam to wychodzi naprawdę dobrze. Zdarzały się lata, że mniej dobrze, czyli byliśmy ciutkę powyżej średniej wojewódzkiej. Teraz jesteśmy zawsze powyżej średniej wojewódzkiej, no i ciągle walczymy, żeby to utrzymać. 3 czerwca czekają nas obchody 15-lecia. Jakich atrakcji możemy się w tym dniu spodziewać? No myślę, że wielu. 3 czerwca, środa, rozbity jest na takie dwie części obchody tej uroczystości. Pierwsza część to taka bardzo oficjalna, czyli mamy tu zaproszonych gości na naszą salę widowiskową. Niestety wąskie grono, bo ta sala może pomieścić najwyżej 150 osób. No i tam będzie uroczyste ślubowanie jeszcze dzieci, odnowienie właściwie ślubowania na sztandar. Chcemy zaprezentować filmem nasz dorobek szkoły, przemówienia dyrektora, laudacji. To się skończy, zapraszamy wszystkich tu na piknik rodzinny, który co roku już od chyba 14 lat obchodzimy, to będzie 14. Zawsze kojarzy nam się on z Dniem Dziecka, dlatego został zorganizowany, a równocześnie z naszym patronem szkoły, którym jest Jan Brzechwa i który tak szczególnie umiłował dzieci, dla nich pisał, to jest też dla nas Dzień Patrona. I tu dzieci czeka bardzo dużo atrakcji, będą do nich należały między innymi przyjedzie do nas Teatr Bezdomny, który nam przedstawi zaułek kuglarzy, czyli te wszystkie sztuki kuglarskie. Będą też gry wieloformatowe, plac zabaw dla najmłodszych urządzimy, salony, w których dzieci mogą korzystać, na przykład pracownia biżuterii, robią na siebie biżuterię, budowanie wieży z klocków. W tym dniu malujemy również dzieciom paznokcie, robimy im fryzury. Tu na holu będziemy prezentowali też dorobek szkoły, czyli będzie rozmieszczonych mnóstwo tablic, na których spróbujemy zaprezentować te najważniejsze rzeczy, które się w ciągu tych 15 lat wydarzyły. W tym dniu zawsze nauczyciele przygotowują przedstawienie dla dzieci. To jest dla nich taki prezent, bardzo nas lubią w tej roli. No i powiem Pani, mnóstwo zabaw dookoła rozłożonych, także każdy coś dla siebie znajdzie. No i jeszcze scena, na której nasze dzieci zawsze prezentują swoje talenty.